Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Maestro. Słyszycie te dźwięki w tle? Nowy soundtrack, nowa gra. No i zapewne zauważyliście subtelną zmianę w moim wyglądzie. Nowe słuchawki dla kontrastu białe. Postanowiłem troszeczkę jakoś, nie wiem, przełamać swoje stare przyzwyczajenia. I wreszcie nie frustruję się tamtym starym gratem, w którym w kółko traciłem dźwięk na jednym kanale. Pewnie znajdą się tacy, którzy powiedzą: pedalskie słuchawki, wynośmy się z tym! No nic, tak, tacy ludzie też się trafiają. Niemniej, postanowiłem zmierzyć się z tym tytułem, z grą Dishonored 2, ponieważ jestem wielkim fanem pierwszej części. Przeszedłem ją od dechy do dechy na wiele różnych sposobów, jeszcze dodatki do tego zaliczyłem, więc ogólnie wrażenia z pierwszej części były bardzo pozytywne. Teraz chcę się zmierzyć z dwójką. Nie wiem, czy będzie to całościowy gameplay, ale zobaczymy, jakie będę miał pierwsze wrażenia. Jesteście gotowi? No to widzimy się w grze. Trzymajcie się. Wiem, że ten moment na pewno nie będziesz dobrze wspominać. Właśnie tutaj ostatnio popełniłem błąd. Lecimy. Przepraszam! Usunąłem grę swojej żonie. Nadpisałem. Brawo. Brawo, Seba. Poziom trudności, moi drodzy. Na pewno niełatwy, na pewno nie średni. Nie jesteśmy mięczakami, ale w końcu pokazałem klasę w Battlefieldzie. No więc skupmy się na ostatnich trzech. Dla weteranów Dishonored lub graczy, którzy lubią wyzwania. Zdecydowanie do mnie. Zacznijmy z trudnym. Nie. Nie będziemy marnować czasu na to. Lecimy. Dlaczego w ogóle obchodzimy rocznicę zabójstwa? 15 lat temu, w samym środku epidemii, która niemal unicestwiła Dunwall, płatny morderca napadł na pałac, w którym się urodziłam, i dźgnął moją matkę w serce. Następnym krokiem pracodawców skrytobójcy było zrobienie ze mnie pionka w ich grze o władzę. I udałoby im się to, gdyby mój ojciec Corvo Atano nie dopadł ich wszystkich i nie poszatkował tej konspiracji na kawałki. Czy teraz po tych wszystkich latach jestem władczynią, z której matka byłaby dumna? Stoimy w obliczu kolejnego kryzysu. Potwór, którego gazety nazwały zmorą korony, poluje na mych wrogów, pozorując swe zbrodnie na dzieło moje i mego ojca. Nie wiem, czy powinnam pożeglować na drugą stronę świata, czy też rozkazać ściąć wszystkich, którzy mnie otaczają. No i chyba zaczynamy. Tak jest. Ale to jeszcze intro z tego, co widzę. Do gry. Proszę uważać, Wasza Wysokość. Nie podoba mi się perspektywa dzisiejszego ceremoniału. To twój sygnet. Proszę, gotowe. Dziękuję, Aleksi. Otwórzcie drzwi. Czyli jesteśmy Emily. Chwała jej cesarskiej wysokości Emily Caldwin. Wierni poddani, los sprzysiągł się przeciw nam, lecz dziś oddamy cześć mej matce, świętej pamięci Jessamine Caldwin. Niech pozostanie w naszych sercach po wsze czasy. Emily, jesteś zmęczona, ojcze. Co roku mam nadzieję, że rocznica śmierci Jessamine będzie łatwiejsza do zniesienia, ale tak się nie dzieje. No ten jeszcze daje radę. Matka była lepszą cesarzową. Ja się do tego chyba nie nadaję. Emily, trochę sztywna. Nie martw się tymi wszystkimi wichrzycielami, a zmorę korony w końcu też dopadniemy. Mówią, że to ty nią jesteś. Że te zabójstwa to jakiś szalony sposób na to, by mnie chronić. Nie. Ktoś próbuje zrzucić na nas winę, biorąc na cel twoich wrogów. Wiesz, chciałabym od tego wszystkiego uciec. Przecież czasem to robisz. Myślisz, że nie wiem o twoich nocnych wycieczkach na dachy? Odwagi. Ceremonia nie potrwa długo. Cesarski obrońca i ojciec. Chyba powinnam była już dawno zakazać takiego połączenia. Jaki ciekawy tron, kurczę. Wczujmy się w rolę. Zanim przejdziemy do porządku dnia, odwiedził nas niespodziewany gość. Duke Serkonos. Ramsay twierdzi, że Duke przybywa z wyjątkowymi prezentami.
Intrygujące. Jego wielmożność Luca Abel, Duke Nerkonos. Co to jest? Mechaniczni żołnierze? Niesamowite. Co to ma być, Ramsay? Nie wydałem na coś takiego zgody. Nie dziwię się. Wielka cesarzowo i cesarski obrońco Corvo Attano. Nasz drogi krajanie. Cerkonos pragnie zaoferować w tym żałobnym dniu kondolencje i podarki, byście pamiętali o naszej nacji, wschodzącej gwieździe południowego horyzontu. Dziękujemy, mości panie. Wstrzymaj podziękowania, gdyż zaraz otrzymasz najwspanialszy z podarunków. Rodzinę. Przedstawiam zaginioną siostrę Jessamine Colduin. Oto prawowita cesarzowa Delilah Colduin. Niemożliwe. No matka bez jaj. Miała siostrę? Ma droga siostrzenico. Witaj. Nie, to kłamstwo. Mym ojcem był cesarz Juhorn Jacob Colduin, a Jessamine to moja młodsza siostra. W dniu jej śmierci nie byłam gotowa, by się wam ujawnić i zostałam zmuszona do opuszczenia Dunwall, ale teraz jestem w domu. Jeśli jesteś siostrą mojej matki, możesz z nami pozostać jak długo zechcesz. Małe jaskółeczko, ciężka od czarnych wspomnień, przybywam, by zdjąć z ciebie brzemię korony. Obietnica ojca wyszeptana w tajemnicy tyle lat temu. Teraz oto się spełni. Zważ na język. Emily Colduin jest córką cesarzowej Jessamine Colduin. Cesarski obrońco, naiwnością było myśleć, że te morderstwa ujdą ci na sucho. Byłeś bezpieczny, chroniąc się w murach pałacu. Ale z tym już koniec. Ona jest jak z bajek Disneya. Słuchajcie o to wszyscy. 101 Dalmatyńczyków. Wróciła prawowita cesarzowa. Złóżcie hołd cesarzowej Delilah. No bez żartów. Aresztować Emily Colduin i jej ojca za zabójstwo zmory korony. Co? No. Tak jest. Ojcze! Nie przeszło do serca. Się porobiło. Gra jako Emily, jako Corvo Attano. Chyba, żeby było ciekawie, słuchajcie, w ogóle na wstępie muszę powiedzieć, że wstęp bardzo mi się spodobał. Sennie, niewinnie, ale fabularny twist już na wstępie. Niezły punch. Będzie Emily. Tak jest. Twój odlew w płodnym marmurze. Nie! Słodka dziewczynko, z czasem nauczysz się mnie kochać. Może któregoś dnia ujrzysz we mnie utraconą matkę, a tymczasem zapewnię ci bezpieczeństwo. Zamknę Lady Emily w jej komnatach, potem już w więzieniu w Kolejnicz będzie czekała na coś. Butem! Mój ojciec stracił wszystko, kiedy byłem dzieciakiem. Teraz noszę ten mundur i wysyłam 20-latków na patrole po ogrodach różanych, zamiast pić piwo z kumplami z klubu strzeleckiego. Kapitanie Ramsay, słyszałam krzyki. Lady Emily! Co się stało? Nie. To już wszystko, kapitan Mayhew. Skurwie. Nie! To jest ta broń cesarskiego obrońcy. Po co komu ostrze składane w pół? Jeszcze się przekonasz, kolego. Wśród strażników Tower krąży legenda o ostatniej desce ratunku cesarzowej, ukrytym w twoich komnatach pokoju, w którym jest dość złota, by kupić wyspę. A ten pierścień jest uważany za jeden z dwóch istniejących kluczy. Kolega już może się pożegnać z życiem. Co? Co się stało? Aleksi, sala tronowa. Ojciec! W pojedynkę niczego nie osiągnę. Muszę się stąd wydostać. No,
Nareszcie gramy. Słuchajcie, mam nadzieję, że się nie wynudziliście na tym troszeczkę przydługawym wstępie. Co by nie było, to jest zupełnie inna perspektywa, kiedy ja siedzę przed monitorem, a kiedy wy to oglądacie. Pierwsze wrażenia, słuchajcie, za wiele nie zmieniło się graficznie, jeżeli mam być bardzo uczciwy w porównaniu do pierwszej części i dodatków, które później się okazały. Minęło kilka lat, co by nie było, ale słyszałem również pogłoski, tutaj odsunę nieco kamerę, o fatalnej optymalizacji tej gry, więc nie odmówię sobie przyjemności sprawdzenia, ile klatek jestem w stanie wycisnąć na moim sprzęcie i nie wiem, czy to widzicie, czy one również się rejestrują na waszym obrazie, ale no chyba nie jest za dobrze, umówmy się, gra nie jest Bóg wie jak wymagająca graficznie i ja też nie mam słabego sprzętu i w tej chwili generuję no od 70 do 90 paru klatek w tak małym pomieszczeniu, gdzie scena jest tak ograniczona. Oj, chyba nie jest dobrze. Raczej nie mam tego patcha, który to jakoś optymalizuje. Dobra, i możemy zaczynać grę. No więc rozejrzyjmy się. Okej. Stąd zapewne nie wyjdę. Ci dranie pracują dla Ramzeja i Duke'a Serkonos. Ich jest tam dwóch. No i oczywiście idiotyzmem z ich strony by było, gdyby pozwolili mi zostać przy otwartych drzwiach. Może trzeba ruszyć w świat. Zaszyć się gdzieś. Muszę się zastanowić. Dobra. Nie będę was zanudzał papierami. O, tak jest. Może drzwi zamknęli? Dobrze ją znam, ale mam wrażenie, jakby wszystko właśnie się zmieniło. Oj. Drzwi zamknęli, okna zostawili otwarte. Ta komnata to chyba nie było dobre miejsce, żeby mnie w niej przetrzymywać. No słuchajcie, ten trzeci plan i te dalsze domostwa kamienicy wyglądają trochę drętwo, jakby wklejone. No daje to po oczach, biorąc pod uwagę, że wszystkie ustawienia mam na ultra, to... No nie. Delilah jest chyba jakąś wiedźmą. Jak to możliwe? Nic ci nie jest. Gdzie jest cesarski obrońca? Rozpoczął się przewrót. Mój ojciec został uwięziony z braku lepszego określenia. Musisz się wydostać z Tower. Przez ukryty pokój. Dzisiaj w dokach trafiłam na pewną kapitan. Szukała cesarskiego obrońcy. Odnajdź ją. Wydostań się z Dunwall. Alexi, przepraszam. Bywaj. Dlaczego Emily tak drętwo odgrywa? Przepraszam, bywaj. Wziąć głęboki oddech. Mam nadzieję, że przyjmą moją prośbę o przeniesienie. Muszę się dostać do jakiejś innej dzielnicy. Co to było? Pewnie. Wie gość, jak rozmawiać z szefem. Co za tupowłas. Strajcy. Tak jest. Nie mamy dla nich litości. Zawsze w grze Dishonored uwielbiałem animacje, wiecie. Nie chcę uchodzić za jakiegoś tutaj sadystę, nie wiadomo kogo jeszcze. Szybno mi taką łatkę, ale lubię gry lasowe. Takie, no, mięsiste, mocne. Przeszukajmy jeszcze, co? Te pomieszczenia sobie chwilę. Czy jest tu coś ciekawego, zanim zejdziemy dalej? Azyl.
nie otworzę tego bez pierścienia. A zabrał go Ramzi. Jasne. No dobra, wiemy co robić. Tak, kolejna rzecz, którą muszę wam powiedzieć, która mnie cieszy. Bardzo zbliżony interfejs do poprzedniej części. Tutaj ktoś, kto już miał styczność z tą grą, Zablokowaliśmy salę tronową, powinniśmy mieć aż nadto czasu. Po prostu tu czekajcie i powstrzymujcie każdego, kto nadejdzie. Wrócę, kiedy przeszukamy cesarskie komnaty, o ile tylko nie zatrzasnę się przypadkiem w tym przeklętym, tajnym pokoju. Będziemy pana kryć, jeżeli wróci ktoś z drużyny Duke'a. Ale się dzieje. Wszystko się zmienia. Czekajcie. Tak. Cały porządek rzeczy ulega przebudowie. Ramzejowie gościli kiedyś króla i królową Morli. Wiedzieliście o tym? Dzieciństwo spędziłem na zabawach z Buntingami i Boylami. Śmietanką społeczeństwa. I już niedługo powróci pan na szczyty, kapitanie. Ja pierniczę, przepraszam, chciałem powiedzieć. Rodzina Ramzeja straciła szlacheckie przywileje, a on najwyraźniej wciąż ma to za złe. Ale czemu właśnie mnie? Nie mam pojęcia. Mocno się wystraszyłem. No ale tak czy inaczej, Ramzi jest zbyt groźny, żeby pozwolić mu dalej działać. Tak, to co chciałem powiedzieć, to interfejs gry jest bardzo zbliżony do poprzedniej części. O, Jezu, wprost idealnie. Co? Ktoś tam leży. O kurwa. Mówiła, że jeszcze 2 miesiące, a potem go zostawi. Ciało jeszcze ciepłe. Sprytne, ale i tak cię znajdę. Ej. Ja pierniczę. Ależ za mojego ojca, ty zdrajco. Ależ to było rewelacyjne. Więcej tego nie wypuszczę z rąk. Rany, przez chwilę nie miałem pojęcia, co jest grane. Śmiecią. Zdrajcą królewskiej korony. Do diaska. Muszę się wysikać. Trzeba się zabrać za tych. Idź, wysikaj spokojnie. Ja w tym czasie się zajmę twoim kolegą. Ale jestem głodny. Emily Coldwyn! Boż ty! Nie rzucaj we mnie! Bezsensowna rzeź. Gdzie on jest? No dobra. Płacą za to. Ale najpierw muszę się stąd wydostać. Rany, cała sala tronowa w trupach. Troszkę tutaj spieprzyłem, ale udało nam się z tego wybrnąć. Jakieś owoce gdzieś są. Dobra. Paru moich widzów, wiecie, a jest ich przeszło 30, powiedziało o czymś takim, że niepokojący jest wyraz satysfakcji na mojej twarzy, jak w Battlefieldzie tam nożem zabijałem czy coś. No ale jak nie mieć satysfakcji, jak animacje są tak realistyczne, tak mięsiste, kurczę, ludzie. Ten zamek zrobił Anton Sokołow. Sami spójrzcie, jak to wygląda. Ja jestem brutalny? Po szczurzej zarazie przespałam tu tak wiele nocy. To może być przydatne. Tak. Dziękuję za ten komentarz. Amy? Te rezerwy nie pomogą w walce z Delilą, nawet jeśli byłby sposób, aby je przetransportować. No, może je jednak zamknijmy. Doskonale. Mam przeczucie, że mi się przydadzą. No, dziewczyna się wprawnie tym wszystkim posługuje, co nie? Kościane amulety, wiemy co to jest, pamiętamy.
chyba wszystko, słuchajcie. Udaj się na ulicę Dunwall. Muszę się ukrywać, póki nie pojmę, o co tu chodzi. Powinnam się przedostać do doków. Niemniej jednak, grafika jest ładna, muszę przyznać. Podoba mi się. Zwłaszcza gra światłocieni. Fajnie to wszystko wygląda. Taka... No może nie komiksowa kreska, ale wszystko wygląda tak, jakby było malowane na płótnie jakimś. I to zawsze w Dishonored lubiłem. Muszę się wydostać z Dunwall. I przez to też ta grafika nigdy nie była obciążająca dla komputerów, no ale tutaj w dwójce chyba z optymalizacją poszło gorzej. No i też ten drugi plan i trzeci plan tych kamienic wygląda strasznie, kurczę, nie na ultra. Delilah jakimś sposobem zamieniła mojego ojca w kamień. Znajdę sposób, żeby to odwrócić. Okej. Słuchajcie, wczuwamy się. Jest tu sam. Pięknie. Zdradzieckie bydle. O, wreszcie się wczuwasz, Emily. Bardzo dobrze. Więcej pazura. Musisz z jajem dubbingować kobietę, a nie tam. O, przepraszam. Dobra. W tym mieście jest aż gęsto od ludzi Duke'a. Muszę znaleźć jakiś okręt. Ramsey nie żyje. Kapral Moore zajrzał do cesarskich komnat i okazało się, że Emily Coldwin najwyraźniej zdołała zbiec z Tower. Musimy ją znaleźć. To tyle. Znacie swoje rozkazy. Pokryć teren i odnaleźć zbiega. Siedzimy w tym po uszy razem z Duke'em Serkonos nieodwołalnie i nieodwracalnie. Kurczę. Oj, dużo ich jest. Cholera. No, dobra. Właśnie. Boże. Można. A, można się chować. Okej, można się chować pod stołem, ale... To, co już na pewno zdążyłem zauważyć, wiecie... Przeciwnicy zauważają błyskawicznie i są szybcy. Człowiek się przyzwyczaił do Battlefielda, gdzie Niemcy i Arabowie byli po prostu tępi, jak w radzieckich filmach. O, coś tam chyba jest. Bez jaj, właśnie o tym mówiłem. Właśnie tu. Mówiłem, że dwa miesiące, a potem go zostawię, no nie poczekaj. Nie no, bez jaj, nie teraz. To będzie jakaś farsa, jak on mnie znajdzie. Że to dla was może nie być specjalnie atrakcyjne. Trudne czasy, trzeba mieć oczy otwarte. Oj, i duszenie trwa długo. Szybko, kurwa. Zawsze zachowuję czujność, zawsze. Nie muszę mi tego mówić. Przepraszam, poczekajcie, z czymś mi się to skojarzyło. Wąski, czy ty zawsze sikasz przez zapięty rozporek? Zawsze. Może tak, ale tym razem tak naprawdę. Co? Chwila. Przed sekundą był. Bez jaj. Rozejrzyj się.
Dosyć mam już. Szukać wszędzie! Jak to oni usłyszeli? Jak oni to usłyszeli, kurde? Bądźcie ostrożni, chłopcy! Ja nie mogę. Tam jesteś. Idzie oczy szeroko otwarte. Murzynie. Nic. Niech to szlak. Boże, jeszcze. Ej, to był murzyn w sumie. Dobra? Jak? Jest coś? Tutaj nic. Ja szału dostanę. Dobra. Zajmijmy się pozostałymi. Co? Kto otworzył te drzwi? Kurna. A nie, jednak nie. Czekajcie, może on tam wejdzie. Ale byłem na styku, żebym nie zauważył po prostu. Co? O kurwa. Zdawało mi się, że ktoś tu był. Na wszelki wypadek sprawdzę okolice. Spieprzaj stąd. Został tylko ogłuszony. Ja pierniczę. To Emily Coldwell. Nie, do cholery. Chodź tu, kurwa! Dokąd mi? Dokąd? Ja chyba przerwę zrobię, wiecie co? Dajcie mi się herbaty napić. Rany boskie, co tu się dzieje? O rany, jest intensywnie, jest wymagająco, podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Mamy kolejnego Afroamerykanina. Nie. Obywatele Dunwall. Cholera. Od dziś Delaila Coldwin jest nową cesarzową. Chwała Delaili, pierwszej tego imienia. Co więcej, była cesarzowa Emily Coldwin. Ktoś mnie goni chyba. Teraz poszukiwana za zdradę. Wiedziałem. Jeny, całe szczęście tylko jeden. Ależ headshot poszedł. Pozostańcie w domach. Zalecamy nie wychodzić na ulicę, póki nie ucichną zamieszki. Dobra, ale w ten sposób się nie bawimy, słuchajcie. Ktoś z naszych leży! Niemożliwe! Dobra, wykorzystajmy to. Nic się już nie zrobi. Ktokolwiek to wciąż musi być niedaleko. Nie może być daleko! Ależ oni są spostrzegawczy, ja pierniczę. Nas się odpłaci! Ostrożnie, złoczyńca może być wszędzie! No już, pokaż się! Wszyscy na ciebie czekamy! Ich jest dwóch. Odpuśćmy to, słuchajcie, odpuśćmy, bo jest... Jest ciężko i gęsto. Winowajcie, wciąż musi być niedaleko! Rany. Co? Tam jest jeden, u góry. Ja wiem, że wy pewnie byście chcieli akcję, ale... Dopóki nie będę miał oglądu sytuacji, gdzie jest jeden, gdzie jest drugi. Jest drugi, ale... Cholera. Ich pole widzenia się pokrywa, wiecie, i... Nie ma co. Kim ty jesteś? Nie wiem, czego potrzebujesz, ale ja w tym nie pomogę. Dzięki. Świetnie. Dzień pracy, to jakiś żart. Skąd ona może wiedzieć, jak wygląda dzień pracy? A, to że niby my. Okej. Okay. Och, całe szczęście możemy flankować. Dobra. Może ktoś powinien się temu przyjść. Kto tam jest? Kurwa. No
tylko Afroamerykaninie. Tylko wyjdź. No cóż. Gdzieś ty po las. Gdzie ty idziesz? To go goń. To go goń. To go kurde goń. Ja wolę nawet nie myśleć, jakie ja robię miny, wiecie, w tej grze. Mam przypadłość do wczuwania się. I... stąd wyglądam, jak wyglądam. Stąd ta mimika. Czysto? Czysto. A tam je ciągle szukają, aż w mordę. Dobra, idziemy dalej. Nie żebym coś miał do Afroamerykaninów, tak? Już widzę te żarty. Wyrzucił Murzyna przez schody. Albo jakiś... tytuł, wiecie, wydania faktów. Wydanie specjalne. Cesarzowa Delilah Caldwin, prawowita spadkobierczyni tronu, przejęła władzę w Dunwall. Uzurpatorka Emily Attano i winny mordu cesarski obrońca zostali aresztowani. Czas na wydrukowanie tego masz do jutra. Czemu ja w ogóle słuchałem tych twoich bzdur? Nie bruść. Stój. Nie zasługujesz na ten mundur straży. Ty tak, ty stój. Wydajesz się być porządnym dziennikarzem, drukarzem. Ten mężczyzna brał udział w spisku Duke'a, teraz jestem już pewien. I widziałem, jak rozmawiał z kapitanem Ramsayem ze Straży Miejskiej. Nie tylko ty dałeś się oszukać, ale ja nie zleciłam żadnego z zabójstw. Wiem, a drukowanie imienia Zmory Korony było skrajnie nieodpowiedzialne. Dałem się do tego zmusić. Wybacz mi. Wybaczam. Nie jestem pewna, co się teraz stanie, ale uważaj na siebie. A kiedy nadejdzie czas, przekaż ludziom prawdę. Możesz na to liczyć. Nie zapytam, co dalej zamierzasz, ale mam nadzieję, że ci się powiedzie. Dla dobra Dunwall i całego cesarstwa. Dlaczego ona jest taka drętwa? Hej! Co jest? Dobra. To są sytuacje, w których czuję się komfortowo. Flanka... i z dobrym oglądem sytuacji. Moje snajperskie zboczenia. Jezu, ile ich tu jest wszystkich. Jeszcze tam został plany. Po cichu. Oj, rany. Dobra. I co my teraz zrobimy? Czy ich tu jest pełno? Ta droga jest zamknięta z rozkazu Straży Miejskiej. Zamknięta? To co ja mam teraz zrobić? To nie jest mój problem, obywatelko. Polecam wrócić do domu. Jeśli się nie przedostanę, to z moim sklepem koniec. Cały miesiąc do niczego. Uwierz mi, nie chcesz teraz chodzić po tych ulicach. No, teraz znikaj. Co za szczuje, widzicie? Jak oni traktują moich podwładnych? Jak trudno może być umycie kilku rzeczy? Czemu płacę gromadzie służących, skoro nic nie robią? Słuchajcie, damy radę. Trochę się boję. Możesz, kurna, mógłbyś tu podejść. Cholera. Kurczę. Jeszcze tylko brakuje, żeby ci wrócili. Tak, ja wiem, że jest statycznie, ale... dajcie mi się rozejrzeć w sytuacji, cholera. Nic tu po mnie. Nie, tam ci już nie przejdą, ale... co tu zrobić? Czy tu jest taka brama z polem siłowym, jak było dawniej? Nie, chyba nie.
No, mój błąd. Dobra, musimy mieć wyższy punkt. Niech nie ściśnie! Kurczę, dobrze. Myślałem już, że chybiłem. Rozedrę cię na strzępy. Taki jesteś pewien? To chodź tu. Szlak! Oż ty! Ty... Murzynie! Nóż w mordę. Czyli tu idą. Poczekajcie. Ktoś tu szedł. Tu jesteś. Ostrożnie! Jesteśmy tu jak na patelni! Tak jest. Jak? Jest coś? O, rany! Ależ to jest... Ostrożni, chłopcy! Ależ to jest brutalne! Spokojnie. Tam jest. Dobra, easy. Muszę się stąd wydostać. Powinnam porozmawiać z kapitanem tego okrętu. Zaraz, spokojnie. Wszystko w swoim czasie, Emily. Tylko żeby on mnie nie zauważył. Wzrok mają skubani. Niezły. O, w mordę. Zajdzie. Może aż nawet mówię szeptem. Usłyszeli. Nie! Kolejna zamordowana osoba! Zdawało mi się? Hej, kto? Czemu nie mogę? Co jest grane? Nigdzie się nie wierzę! Dla ciebie to jest... Ty gówniaro! To jest inny... To jest jakiś inny zaułek. Nie, zablokuj. Genialnie. Zablokowałem się w ścianie. Było ciemnie, nie widziałem. Dobra, spokojnie już. Rany. Ja sobie wyobrażam, jak będzie wyglądało podsumowanie tej misji po prostu. Też słyszałem, że jest... O! Taki patent. Dobra. Lecimy. Coraz trudniej było zarobić w Dunwall na życie, ale teraz wszystko się zmieni. Ożeż mordę. Pełne ręce roboty z tym całym zamieszaniem. Poczynaniami tego mordercy i... Jeszcze jeden był. Ciii. Zajdzie, zrobimy to. Hej, kto? Dawaj. Nie, no na razie jestem po prostu zabijakiem wszystkiego, co żywe. Oj nie. Co ja robię w tej grze?
koniec. Tak, tu mamy statek. Musicie być wyrozumiali, ja się dopiero... Dopiero przypominam sobie pewne rzeczy. Co? Nie, to ta... Nie mogę już, nie wiem. Co, co się... Będę tutaj... Nie, nie, kurwa. Co za debil. O, rany, ja mu rękę odciąłem. Jestem tu, by ostrzec cesarskiego obrońcę. Możliwe, że za późno. Droga panno, zapewniam cię, że chcesz mnie dokładnie wysłuchać. Lady Emily... Nie uciekniesz daleko z twarzą, która widnieje na połowie miejskich monet. Trwa zamach stanu, jestem obwiniana o morderstwa z Mory Korony. Nie obchodzi mnie, jak wygląda moja twarz. Nazywam się Megan Foster. Pracuję z twoim dawnym sojusznikiem, Antonem Sokołowem. Dowiedzieliśmy się na południu o czymś strasznym. I chcę cię ostrzec. Znam Antona, ale Corvo przepadł. Przybył tu Duke Serkonos razem z kobietą imieniem Delilah. Zmasakrowali wszystkich w sali tronowej. A potem zrobiła coś, czego nie umiem wyjaśnić. Została mi tylko ucieczka. Czasem nie da się zrobić więcej. To mój okręt. Groźna wręga. Wypłyniemy, kiedy dasz znać. Muszę się dostać do Karnaki, gdzie zaczęły się morderstwa z Mory Korony. Delilah też spędziła tam nieco czasu, więc trzeba się zorientować, co się dzieje. Urodziłaś się w Corvo. Nie da się ukryć. Ruszamy? Tak. Wszystko gotowe. Tak, jestem gotowa. O Jezu. O Jezu. O rany. Aż mi trochę wstyd. Ale kto wie, gdyby w skradankowych misjach w Battlefieldzie pierwszym też były takie wykresiki po każdej misji, to... Pewnie kończyłoby się tak samo. No ale dobra, na swoje usprawiedliwienie chcę powiedzieć, że ostatni raz w Dishonored grałem grubo ponad rok temu, musiałem sobie pewne rzeczy przypomnieć, odświeżyć. Pierwsze wrażenia. Słowo się rzekło, słuchajcie, miały być moje przemyślenia na szybko. Jest ten sam klimat, który był poprzednio, a to dobrze. Chociaż Emily gra dla mnie drętwo i tutaj nad dubbingiem można by było troszkę bardziej popracować, bo brakuje mi po prostu takiego wczucia z jej strony, wiecie... Angażowania się emocjonalnego jest po prostu płaska i nijaka, natomiast gra sama w sobie klimatycznie jest świetna, jest po prostu super. Mięsistość, realizm, rasowość tej gry, wszystkich animacji, zabijania, super, naprawdę jest dobrze, jest autentycznie dobrze. Może z optymalizacją trochę gorzej, no całe szczęście mam względnie dobry sprzęt i jakoś specjalnie tego nie odczuwam, więc słuchajcie... Jeżeli wam się podobało, jesteście tu pierwszy raz, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapki w górę, no i módlmy się, żeby nie było jakiegoś artykułu w fakcie niedługo, że młodemu youtuberowi podoba się zabijanie w grze i wyrzucanie murzynów przez balustrady schodów. Tylko tego mi teraz brakuje, chociaż kto wie, zrobiłby się niezły hype, miałbym więcej wyświetleń i w ogóle wszystkiego, to kurczę, może trzeba być kontrowersyjnym, może taka jest metoda. Dosyć gadania. Dajcie znać jeszcze w komentarzach, czy chcecie kontynuację tej części. No i co? Widzimy się następnym razem. Hej!